Etap 6, 3 sierpnia, Katowice. Jazda indywidualna na czas. Już od ponad dekady Katowice goszczą Tour de Pologne. Przez ostatnie lata można było zauważyć, że miasto intensywnie się zmienia. Katowice z poprzemysłowego miasta stały się dynamicznym centrum ponad 2-milionowej metropolii. Moda na rower w Katowicach nie oznacza wyłącznie zainteresowania Tour de Pologne. Wzrastająca liczba kilometrów ścieżek rowerowych i stale powiększający się system wypożyczalni rowerów miejskich sprawiają bowiem, że rower coraz częściej wybierany jest dla aktywnego wypoczynku, ale również jako środek codziennego transportu. W tym roku katowicka trasa w formie indywidualnego wyścigu na czas tradycyjnie biegnie ulicami ścisłego centrum miasta, dzięki czemu pokazuje przemianę stolicy Górnego Śląska, w tym rynek z charakterystycznymi palmami, czy też strefę kultury, gdzie przed laty działała kopalnia Katowice. Powstały tu siedziby Muzeum Śląskiego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Z drugiej strony kolarze przejeżdżają przez unikalny Nikiszowiec oraz Dolinę Trzech Stawów, co jest doskonałą okazją, by pokazać, że połowa Katowic to tereny zielone. Meta przy katowickim spotku. Na 80. Tour de Pologne UCI World Tour zaprasza Czesław Lang.